szafy na broń dostarcza sejfy.pl. www.sejfy.pl. Kolejna konkurencja to dzik w przypadku. Przechodzimy wreszcie z broni śrutowej na broń kulową. Powiedzmy w dwóch słowach, co to w ogóle jest? To jest sztucer z tego, co tak się orientuje. Sztucer z lunetą, najlepiej o nastawnym powiększeniu. Najchętniej w małym kalibrze z racji zmęczenia organizmu. Mały kaliber mniej męczy organizm, mniej się boimy strzału, jest delikatniejszy w obojciu po prostu. To jest kaliber 223 Remington. Czy to jest skuteczny kaliber na dzika? Dopuszczony jest do warchlaków tylko i wyłącznie. Okay. Na drapieżniki, warchlaki i kozy. Energetycznie, chodzi o energetykę, ale na strzelnicę jak najbardziej zalecany do sportowego strzelania. Świetnie. Porozmawiamy w takim razie, bo podejrzewam, że tutaj nieco układ strzelca w stosunku do broni będzie nieco inny, tu się inaczej. Przede wszystkim używamy lunety. Tak. Przede wszystkim chodzi o złapanie światła w lunecie, najechanie na makietę dzika i strzelenie go, ale też z odpowiednim wyprzedzeniem. Mówi się, że strzelamy dzika, prowadzimy dzika i strzelamy pod ucho. Tam jest taka siódemka, pod tą siódemkę. To jest, z tego co pamiętam, jakieś 2,5 sekundy na przebieg tego dzika od prawej do lewej. Czy tutaj jeszcze komuś, kto zaczyna strzelanie, jakichś byś udzielił wskazówek? Na pewno skorzystanie z profesjonalnego trenera. To jest przede wszystkim. Po drugie, osada. Ogromną rolę gra tutaj osada do sztucera, do karabinu, bo za każdym razem musimy mieć cały czas ten sam skład i gdy się złożymy, musi mieć pełne światło w lunecie. My nie możemy się złożyć i szukać światła w lunecie, poruszać głową lewo, prawo, tylko my musimy się złożyć i być w sylwetce dzika. Zobaczyć światło w lunecie to jest ten moment, kiedy po przyłożeniu oka do lunety mamy w pełnym tubusie... Tak jest. Widzimy pełne światło, a nie gdzieś jakiś półksiężyc, tak, bądź też czarną plamę. Jasne. No to cóż, spróbujmy w takim razie. Ja może próbnie sobie strzelę po prostu, żeby zobaczyć, jak ta broń pracuje. Tak. Powiedz mi jeszcze, tylko tutaj ładujemy pojedynczo, czy tu jest magazynek? Jest magazynek w tej broni, ale na strzelnicy ładujemy pojedynczo. No dobra, to próbujemy. Tutaj nie strzelamy ze składu, tylko opuść kolbę. O właśnie, tak jak mówiłem, nie pod pachę. Tak jak na trapie sygnalizowałeś sędziemu opuszczeniem lufy, tak samo jest tutaj. Tak jak na trapie na zającu, tak samo też strzelamy dzika, czyli sygnalizujemy sędziemu, że jesteśmy gotowi, opuszczając lufę. Wtedy sędzia wypuszcza na ułamku sekundy po sekundzie dzika. Okay. Także zasygnalizuj mi. No i powiem, że oczywiście zanim się złożyłem i zobaczyłem światło, to dzik już przeleciał, także to było tak totalnie na próbę. Ja spróbuję w ogóle przyłożyć się do tego, znaleźć to miejsce, ale powiem ci, że jest to niełatwe. Niełatwe z racji tego, że tutaj jest myśliwska osada. Większość strzelców na centralnych zawodach strzeleckich stosuje osady regulowane, robione pod siebie na miarę. Podobnie też jest z kolbami. Niełatwe to jest dlatego, że ja od tego nie wiem, czy będziemy to w stanie pokazać. W zależności od tego, jak blisko moje oko i twarz się znajduje, to też rzecz nowa. Póki się nie spróbowało, tego się nie wie. Tak ten obraz się w lunecie zmienia. Znalezienie na szybki skład, nauczenie się. Dlatego na początek spróbuj się złożyć, znaleźć dobre światło i spróbuj strzelić ze składu. Prowadź dzika i strzel go pod ucho. Okej. Także załaduj, złóż się i ja ci wtedy puszczę. Konkurencja ta wygląda w ten sposób, że strzelamy dzika 10 razy, 5 z jednej i 5 z drugiej strony, z tym, że nie tak jak na zającu, że 5 i potem jest zmiana zawodników i następne 5, tylko naprzemiennie, czyli razem 10 strzałów. No dobra, to próbuję w takim razie jeszcze raz. Ja tu muszę zaprosić kilku strzelców do PSC. Zobaczymy, jak się poradzą w strzelaniu jednak dynamicznym. Z lewej dzik. Ok. No to jest łatwe, na jakie wygląda. Nie jest to w ogóle to nie jest łatwe. To znaczy, to są pierwsze strzały
mojej karierze ze strzelania z lunetą, bo mam doświadczenie ze strzelaniem z kolimatorem, takim dosyć szybkim, ale tutaj ten moment zmienia się, tak jak powiedzieliśmy, na to światło, żeby zobaczyć całość w lufie, tak jak powinniśmy, plus 2,5 sekundy przebiegu dzika, a jesteśmy w kontrolowanych warunkach na strzelnicy, tak nie jest. Wśród dzikiej przyrody w zderzeniu z prawdziwym zwierzęciem. Nie jest to naprawdę łatwe. Także powiem to po raz drugi, szacunek dla strzelających dziewczyn, które tak pięknie te zawody myśliwskie strzelały. Czyli została nam jeszcze jedna konkurencja kulowa, już właściwie w pewnym sensie statyczna, tak? Bo to tak, stojący tak, rogacz, tak, siedzący lis, tylko że na większą odległość. Na 100 metrów i będziemy strzelali 5 strzałów od pastorału jednonożnego, właściwie od monopodu, i 5 strzałów od słupa. No to tak, cóż, atakujemy. Zapraszam.